Gimnazjalisto, czas na wybór szkoły. Zanim podejmiesz decyzję, zapoznaj się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół w Rzemieniu. Szkoła położona jest na obrzeżach miasta Mielca, na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego. Ta dynamicznie rozwijająca się placówka prowadzona jest przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Od 70 lat kształci w zawodach, które zapewniają absolwentom dobry start w dorosłe życie. Aktualnie w zespole szkół uczy się blisko 300 uczniów. Zdobywając wiedzę ogólną, umożliwiającą zdanie matury i podjęcie studiów, uczniowie nabywają tu przede wszystkim umiejętności praktyczne, tak pożądane na obecnym rynku pracy. Jeśli chciałbyś połączyć teorię z praktyką, zastanów się, w którym zawodzie mógłbyś najlepiej rozwinąć swoje umiejętności. Technik weterynarii to zawód dla osób, które lubią zwierzęta i chcą im nieść pomoc. Uczniowie tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu anatomii i chorób zwierząt. Na zajęciach praktycznych pod nadzorem lekarza weterynarii uczą się obsługi i pielęgnacji zwierząt. Zajęcia takie odbywają się w szkolnej pracowni wyposażonej w specjalistyczny sprzęt weterynaryjny. Raz w miesiącu uczniowie wyjeżdżają na zajęcia praktyczne do prywatnego gabinetu weterynaryjnego. Technik weterynarii to zawód, który daje szerokie możliwości zatrudnienia. Fachowca w tej dziedzinie przyjmą nie tylko lecznice dla zwierząt, ale także przedsiębiorstwa hodowlane oraz zakłady przetwórstwa spożywczego. Zawsze chciałam być weterynarzem, a szkoła w Rzemieniu jako jedyna w okolicy kształci w tym kierunku. Uczniowie Technikum Weterynarii umiejętności zawodowe zdobywają również podczas zajęć w przyszkolnym gospodarstwie. Oprócz zajęć lekcyjnych uczniowie mogą rozwijać swoje pasje. Jedną z nich jest jazda konna. Sztuki jeździeckie i miłośnicy koni uczą się pod okiem pani instruktor. Dla uczniów szkoły zajęcia jazdy konnej odbywają się bezpłatnie. Moi rodzice posiadają stadninę koni i często potrzebują pomocy weterynarza. Wybrałem tę szkołę, bo jako technik weterynarii będę mógł asystować przy wykonywaniu wielu zabiegów. Technik żywienia i usług gastronomicznych to bardzo atrakcyjny zawód na polskim i europejskim rynku pracy. Jeśli lubisz sporządzać potrawy, interesujesz się gastronomią, a w przyszłości chciałbyś zostać szefem restauracji, wybierz naukę na tym kierunku. Szkoła w Rzemieniu posiada dobrze wyposażoną nowoczesną pracownię gastronomiczną, w której uczniowie zgłębiają tajniki sztuki kulinarnej. W tej branży naprawdę można odnieść sukces. Wystarczy połączyć teorię z praktyką i wielką pasją. Ja spróbowałem swoich sił w olimpiadzie zawodowej i udało się. Zostając laureatem tej olimpiady, zdobyłem indeks, to znaczy mam prawo wyboru uczelni, na której chcę studiować. W pracowni obsługi konsumenta uczniowie poznają zasady i techniki nakrywania stołu w zależności od okazji i serwowanych potraw. Umiejętności zawodowe uczniowie doskonalą podczas praktyk w renomowanych zakładach gastronomicznych na terenie Mielca i okolic.
Szkolne praktyki umożliwiły mi nawiązanie kontaktu z właścicielami hoteli, kawiarni i restauracji. Dzięki temu już od drugiej klasy technikum miałem okazję zarobić sobie na niezłe kieszonkowe. Wiem, że po skończeniu szkoły praca już na mnie czeka. Rozwijająca się branża gastronomiczna poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników w zawodzie kucharza. 3-letnia szkoła zawodowa umożliwi szybkie podjęcie pracy w różnego typu zakładach gastronomicznych. Lubię piec i gotować i tego uczyłem się na zajęciach praktycznych w szkole. Ciekawe są również zajęcia w restauracji Hotelu Polskiego, gdzie uczęszczam raz w tygodniu. Fajnie, że szkoła zapewnia nam praktyki zawodowe. Od kilku lat dużym zainteresowaniem gimnazjalistów cieszy się klasa w zawodzie technik-rolnik. Zdobycie kwalifikacji rolniczych jest istotnym warunkiem pełnego korzystania z funduszy europejskich, na które liczą absolwenci tego kierunku. Współczesny rolnik musi być menadżerem, musi znać podstawy ekonomii, marketingu i obsługi nowoczesnego sprzętu. Właśnie te umiejętności zdobywają uczniowie szkoły w Rzemieniu. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia zawodowego są corocznie uzyskiwane tytuły laureatów lub finalistów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie poznają najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii. To, co najbardziej pociąga mnie w tym zawodzie, to możliwość obsługi różnego rodzaju maszyn rolniczych. Podczas dni otwartych zobaczyłem, że szkoła w Rzemieniu dysponuje naprawdę nowoczesnym sprzętem i dlatego postanowiłem tutaj się uczyć. Zdobyte doświadczenie w przyszłości wykorzystam w swoim gospodarstwie. Atutem szkoły jest nowoczesna hala upraw, pierwsza tego typu hala w Polsce. Jest to miejsce, gdzie przez cały rok, bez względu na warunki pogodowe, uczniowie mogą pracować sprzętem rolniczym. Szkoła pośredniczy w organizowaniu praktyk zagranicznych oraz wyjazdów zarobkowych do Niemiec i Holandii. Z tej możliwości pracy mogą skorzystać wszyscy uczniowie klas trzecich techników. Latem zeszłego roku przez 2 miesiące pracowałem na farmie w Niemczech. Wyjazd bardzo mi się opłacił. Nauczyłem się języka, poznałem kulturę Niemiec, a przede wszystkim zarobiłem na motor. Moi koledzy za zarobione pieniądze kupili samochody. Technik ogrodnik to zawód z przyszłością. Europejski i polski rynek pracy oczekuje na profesjonalnych ogrodników, którzy będą produkować nie tylko dużo, ale przede wszystkim zdrowo. Ogrodnicy z Rzemienia uczą się od najlepszych w regionie producentów zdrowych warzyw i owoców. Zajęcia praktyczne uczniowie tego kierunku odbywają również w sklepach ogrodniczych i kwiaciarniach. Ogrodnicy dbają również o piękno naszego otoczenia. W szkole uczą się sztuki projektowania, urządzania i pielęgnowania ogrodów.
kwiaty. Wiem o nich prawie wszystko. Po zdaniu egzaminu zawodowego zamierzam założyć własną kwiaciarnię. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Być może skorzystam z programów unijnych. W krajach Europy Zachodniej jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych ogrodników. Przekonałyśmy się o tym na praktykach w Holandii. Wiele się tam nauczyłyśmy i niemało zarobiłyśmy. Jeśli interesujesz się samochodami, ciągnikami i maszynami rolniczymi, lubisz je obsługiwać i naprawiać, wybierz zawód mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych. W ramach zajęć praktycznych uczniowie zdobywają umiejętności obróbki metali, spawania, pracy maszynami rolniczymi, naprawy ciągników i maszyn rolniczych. W trakcie nauki uczniowie kończą bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii B i T. Dla zainteresowanych uczniów szkoła organizuje kursy obsługi kombajnów zbożowych i wózków widłowych. Uczymy się nie tylko w szkole i na warsztatach. Busem szkolnym często wjeżdżamy na zajęcia, do zakładów produkcyjnych, na targi techniki rolniczej oraz na wycieczki turystyczne. Oprócz zainteresowań zawodowych, uczniowie zespołu szkół w Rzemieniu mogą rozwijać swoje artystyczne pasje i talenty. Bogaty kalendarz imprez szkolnych stwarza uczniom możliwość zaprezentowania umiejętności wokalnych, tanecznych i aktorskich. Unowocześniane obiekty sportowe zachęcają uczniów do aktywności fizycznej. Kończymy szkołę. To był dobry wybór. Poznaliśmy tu wielu przyjaznych nauczycieli i miłe towarzystwo koleżanek i kolegów. Będziemy wspominać imprezy szkolne, praktyki wakacyjne i wyjazdy turystyczne. Szkoła w Rzemieniu to szkoła naprawdę przyjazna uczniowi. Gimnazjalisto. Jeżeli zainteresowałeś się przedstawioną ofertą, zapraszamy Cię do Zespołu Szkół w Rzemieniu. Oto kierunki proponowane przez szkołę. Bliższe i aktualne informacje znajdziesz na stronie internetowej szkoły.